Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z gry Far Cry 4. W dzisiejszym odcinku chciałbym wykonać misję dla pani o nazwisku Nur. Jest to ta sama kobieta, która wysłała mnie na arenę parę odcinków temu. Tamta cwaniara, przez którą właśnie musiałem na Golasa walczyć na arenie, a dzisiaj ma dla mnie jakąś misję, bo się okazało, że ona też jest jakoś więziona przez Paganmina i szantażowana, no to spróbuję jej pomóc. No jestem ciekaw, jaką ona misję mi da. Oby nie znowu walka na arenie, bo mi się nie chce. No wchodź, wchodź! O, kolejnego biedaka sobie wzięły. A nie, ona nie jest wieziona przez Pagana, tylko przez jakiegoś pola. No, nie pamiętam, kto to był, ale będę musiał się nim zająć, z tego co widzę. He likes to ship in his meat from a nearby village. That is your way in. Once you're inside, sneak into the interrogation room. His guard will be down. Okay. Czyli jak zwykle ja dostaję jakąś czarną robotę. Dobra, gdzie mam iść? Zinfiltruj magazyn. Co? 3 kilometry stąd? No to chyba żart. Czyli gdzie dokładnie? Aż tu? Dobra, podjechałem sobie tutaj do miejsca, do znacznika tego questa. W porządku, dam sobie radę. O, zaraz mnie wykryją. No jak dla mnie, to on ich porywa do tej ciężarówki. I chyba to mam zrobić, się tam dostać. No nie, 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 no czemu mnie wykrywacie? Przecież jestem daleko. Dobra, spróbuję się dostać do tamtej ciężarówki, bo zgaduję, że to jest to, co mam zrobić. No, wszystkich z magazynu załadować na ciężarówkę, coś tam do siebie gadają. Porywacze jedni. Tylko mam nadzieję, że jak ja tutaj wejdę, to on mnie nie zobaczy, ten gościu, czy coś, więc wolałbym go może jednak załatwić. O, właśnie tak, w tradycyjny sposób. Spokojnie, spokojnie, nie mogą się połapać, że tutaj jestem. Coś też to głupi pomysł, ale jak mus, to mus. Amita, I'm going after Paul. That's really dangerous, Ajay. We want him alive to pay for what he's done, but be careful. And Ajay, if you can, take pictures of his interrogation chambers. A po co? Go a long way in convincing people that he's a monster. Just keep your head down. Don't let them see you. Don't get caught. Super. Więc muszę ultra po cichu zakraść się tam i fotografować salę przysłuchań. No kurde, o wiele łatwiejszym byłoby jednak wyrżnąć wszystkich w pień i się tam dostać, ale no. No dobra, jak chcę, żebym to zrobiła po cichu, to ja zrobię to po cichu. Bo ja nawet całkiem lubię tak robić.
tutaj w tym Far Cry'u, ale no może być to trudne, zobaczymy. No nie! Zauważyli mnie. Cholerny typek musiał tam stać, no nie zauważyłem go, naprawdę. No więcej wrogów to chyba nie szło tutaj naprawdę naczkać. Czyli to jest dość ciekawa misja. Albo zrobię to po cichu, albo zostanie przerwana. No może być to na jedno ciekawe, a na drugie dość problematyczne. Jak ukryj? To co, go zauważą tutaj? Serio? Dobra, niech leży sobie tutaj. No co za... Co za ludzie? Niewinnych cywilów wieszać, tak o. Tak, imprezujcie sobie, imprezujcie. Jak ja zrobię zdjęcia tych sal, to taką wam tutaj imprezę urządzę, że wam się odechce imprez. Patrzę, że tutaj mogę też po dachach skakać, się wspinać przy pomocy kotwiczki. Normalnie jak w Assassin's Creed'zie. Dobra, robimy zdjęcie. Co za psychole. Dobra. Jedno zdjęcie zrobione. Teraz drugie. O, nie za bardzo tutaj widać, ale z tego co widzę chyba to... O, zrobiłem zdjęcie jakichś beczek, niby sali przesłuchań. Musiałem chyba pod innym kątem to zrobić, na przykład o, z tamtego dachu. No ale dobra, zaliczyło mi to, zaliczyło, nie będę ryzykować wykrycia. No i tam jest ostatnia sala, tak? Tylko jak się tam dostać? O nie, co ty robisz, ty durniu? Ja pierdzielę. Widzieliście? On zachciał użyć tego. Tego, no jak to się nazywa, aż ze strachu zapomniałem. Tego kombinezonu do szybowania. I goście mnie trochę przyuważyli. Ale to było głupie, ale ja niechcący to totalnie zrobiłem. I się wystraszyłem, że mnie zauważą. No chyba jakoś mnie tam trochę zauważyli, bo tam się kręcą, ale jeszcze misji mi nie przerwało, więc nie jest tak źle. Spróbuję się zakraść jeszcze raz. Może od tej strony się da. Da się, jest dziura w siatce. Z tym, że problematycznym będzie się tam teraz dostać. Zobaczcie, ile ich się tu narobiło. No nie! Ja pierdzielę! O! Na szczęście... Checkpoint był w dość bliskim miejscu. Nie muszę tego robić od nowa, no na całe szczęście. Ale kurde, to naprawdę było dziwne, że mi się ten do szybowania włączył.
A, bo on pod shiftem jest. Ja nie wiem, czemu ja shift wcisnąłem. No co jest? Jesus. Amita, you got your pictures. Paul's one sick fuck. I can only imagine, Ajay. If there's any good to take from this, it'll be that we can use these to destroy Pagan Min's lies. Don't spend any longer there than you have to. Dobra, nie gadajcie tutaj, jestem w wrogim obozie. O, wejdź do biura Deplura. Okej, okay, no czyli pomimo początkowych trudności chyba jednak uda mi się tą misję ukończyć. Dobrze, że ten checkpoint był, że nie musiałem tego robić wszystkiego od nowa. No znowu oczywiście spróbuję jakoś pójść po tych dachach, bo to jest najbezpieczniejsza droga do jego biura. Wow, 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 ktoś tu jest. No nie. Nie, zrobię to w tradycyjny sposób. Nie będę ukrywać tych ciał, raczej ich nie zauważą. Oho, chyba zauważyli. Bo się ktoś drze przez megafon. No nie, ja się boję tam schodzić. Zobaczcie, to już taka rzeźnia. Ja pierdzielę. Co to są za świry tutaj? Co to? I'm here to help. Get out of here. No proszę. Teraz się schowam pod maską, że niby ja jestem tym więźniem. To mi przypomina akcję rodem z niektórych Assassin's Creedów. Takie były właśnie możliwe zabójstwa. No i wcale nie zauważył, że ja mam zupełnie inny ubiór niż na przykład tamten poprzedni więzień? Nie, wcale. A z tyłu za krzesłem pewnie trzymam tamtą maczetę, kukri. You did? That is amazing! Good girl, are you getting ready for bed? Did you brush your teeth? For at least 10 seconds? That's my girl. No podejdź tutaj. Well, you know she gets lonely when I'm not there. You are... Bo w tym worku zaraz IJ zacznie się dusić. Of course. Now you know daddy has to work, so a gift? Sure, sweetheart. What did you want? A ring. No, I don't think I've seen anything like that for you, sweetheart. I'm sorry. What else would you like? A necklace. Oh, a gold necklace. Well, actually, I think I see the exact thing. Yes, of course it is shiny. Now listen. No skończ gadać przez ten telefon i podejść tutaj, ile można siedzieć i czekać. Yes. Kisses, kisses. Don't let the bed bugs bite. Okay. Bye, ladybug. I apologize for that. My daughter. You were here on time and I was not ready. No disrespect intended. No dawaj, bierz, wbijaj mu tą maczetę.
A, najpierw go z bani wziął. I co teraz? A, no tak, ja go miałem wynieść. Ej, zaraz. To też może być problematyczne. O, tutaj świnie są. Jak to zanieść go do pojazdu? Którędy? Przecież nie mogę go zanieść tą samą drogą, którą tutaj przyszedłem, bo ja właziłem po dachach, a tutaj z jego ciałem to raczej po dachach nie będę łazić. No, patrzę, że tutaj misja jak najbardziej w stylu właśnie Assassin's Creed'a. O, już alarm. Nie, nie mogę skakać, muszę iść tutaj dołem. Co jest? A, upuściłem go. Żyjesz? Pechowo upadłeś. No nie. Ile on tych strzał wytrzymuje? Nieśmiertelny normalnie. Dobra, może jakoś ich załatwię. Mam w końcu tutaj shotguna w ręku. Chyba lepsza byłaby jednak broń jakaś taka bardziej. Na dalszy dystans, bo ten shotgun to za dużego zasięgu niestety nie ma. No biegnij! Naprawdę nie jest taki ciężki, że nie możesz z nim biec, AJ, no serio. Weź chłopie, ty rusz dupę. I to jest właśnie coś, czego ja w grach czasami nie lubię. No na siłę musi z nim iść, jakby ten gościu ważył no ze 120 kilo. O, no jakby nie mógł kawałek z nim powiedz, bo zaraz zginie, nie? Gra na tobie to wymusza i ty musisz iść powoli. Ile jeszcze? 45 metrów. Szybko, szybko! No ajdzie, rusz dupę! Ale goście chyba w ogóle nie wiedzą, gdzie ja jestem. To dobrze. To bardzo dobrze. Dzień dobry. O, tutaj jakąś babkę więzicie, tak? Ja wam dam, uwolnię cię. Nie mogę cię uwolnić, trudno. Nie ma maczetą! Masz go podnieść. I do bagażnika, tak, w klasyczny sposób. Słodkich snów. Spadam stąd. Co jest? WTF? Ta misja robi się naprawdę coraz dziwniejsza. No nie wiem czemu ja zginąłem, bo co, wjechali we mnie? No bez przesady, już zdarzało mi się na drodze zderzać z tymi samochodami przeciwnika, co oni wjechali we mnie i już po mnie, no chyba żartujecie sobie. O, pięknie. Dlaczego on się śmieje w tym bagażniku, tak? Skurczybyk. Oszukiwał Nur, że przetrzymuje jej rodzina, tak naprawdę dawno temu i zawił. Oj, coś czuję, że on długo nie pożyje. No i teraz
przez to Nur w ogóle nie ma powodu, żeby go trzymać przy życiu. Get off me, you monkey fuckers! Ashley, baby, daddy's here! Thank you, Ajay. This is a good thing you've done here. We'll take care of Paul. We've got the perfect spot for him. No, czyli to koniec tej misji. No szczerze mówiąc, była całkiem ciekawa. Czasami miałem jakieś takie dziwne rzeczy się działy, ale ogólnie misja była całkiem fajna. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.